Dzień dobry. Nazywam się Dorota Kozarzewska. Ponad 30 lat temu po raz pierwszy ruszyłam do Afryki. Ruszyłam tam za swoim marzeniem. Chciałam patrzeć na słonie schodzące do rzeki. Chciałam iść na spacer po buszu z lwem. Chciałam patrzeć na słońce zachodzące za akacją na sawanie. Chciałam obserwować goryle górskie, przemieszczający się po górach Ruwenzori w Ugandzie i w Ruandzie. Chciałam o świcie wejść na jedną z wydm pustyni Namib. I wiecie co? Wszystko to zrobiłam. Zrobiłam to wielokrotnie. Poszłam za swoim marzeniem bardzo konsekwentnie i bardzo odważnie. I dzisiaj, 33 lata później, jestem najbardziej doświadczoną polską przewodniczką po afrykańskim buszu. Ukończyłam szkołę przewodników po buszu w RPA. Ukończyłam wiele szkoleń w różnych częściach Afryki. Pracuję w 13 afrykańskich krajach, w ponad 160 parkach narodowych i rezerwatach. Pracuję w Afryce Wschodniej, w Afryce Centralnej, Zachodniej i na południu. Kilka lat temu napisałam książkę Mama Bush, przygody przewodniczki w afrykańskich rezerwatach przyrody. Zapraszam, posłuchajcie, przeczytajcie. Jest dostępna w audiobooku i w e-booku. Przez 9 lat mieszkałam na tropikalnej wyspie Zanzibar. I kiedy 2 lata temu wróciłam do ukochanej Warszawy, zaczęłam opowiadać dzieciom tutaj, właśnie w mojej Warszawie, o tym, co przeżyłam w buszu i o tym, dlaczego mamy chronić afrykańskie zwierzęta. Jeżeli słyszycie za mną teraz taki szelest, to jest to mój kot. Pokażę wam go. O, miau. No tak. To jest mój kot Simba, którego uratowałam, jak był maluszkiem w Tanzanii i razem ze mną i z dwoma psami, z Roxy i z Flokim, trafił właśnie tutaj do Polski, do Warszawy, kiedy wracałam, aby tu mieszkać, ale dalej jeździć do mojej Afryki i pokazywać piękno rodzinom czy grupom przyjaciół, które chcą ze mną zwiedzać Afrykę. Pierwszy raz ruszam poza Warszawę z moimi opowieściami. Dzięki uporowi i wdziękowi niesamowitej Justyny trafi już wkrótce do zespołu szkolno-przedszkolnego numer 17 w Krakowie. Do tej pory kochałam Kraków, lubiłam Kraków, mam tam przyjaciół, ale jeszcze nigdy nie trafiłam tam z przekazem, z opowieścią, dlaczego nie możemy pozwalać zwierzętom typu gepardy wskakiwać na nasze auta, dlaczego nie powinniśmy się do nich bardzo zbliżać na sawanie. Dlaczego każda najmniejsza akcja, którą czynicie, czy w buszu, czy w Krakowie, przyczynia się do tego, aby przyroda dłużej trwała albo krócej? Także z całego serca dziękuję nauczycielkom, pani dyrektor, nauczycielkom i uczennicom i uczniom, z którymi już wkrótce się spotkam. Słuchajcie, zabiorę was w świat mojej przyrody, opowieści, ale będziecie tam ze mną. Będę was prosić o to, byście aktywnie brali udział w tym, co zaproponuję. I będę chciała, żebyśmy zbudowali zespół. Bo pomyślcie, dziewczyna, Polka, sama w buszu, nie przetrwałaby wśród mężczyzn, a jest nas niewiele, na setki, tysiące mężczyzn, jeżeli nie potrafiłaby pracować w zespole. Tego też będę chciała was nauczyć. A wszystkie inne szkoły z Krakowa zapraszam. Justyna wyciągnęła mnie z Warszawy, także będę w Krakowie. Jeżeli będziecie się chcieli ze mną spotkać i będę mogła przyjechać między moimi wyprawami, przyjadę. Pozdrawiam was serdecznie. Już niedługo jestem w Krakowie. Dorota Kozarzewska, Mama Bush. Podcasterka. Prowadzę podcast Jak nie zginąć w buszu. Zapraszam, posłuchajcie. Do zobaczenia.